Dobry wieczór. Jesteśmy już po dwóch dniach turnieju ćwierćfinału Mistrzostw Polski U13. Jesteśmy w hotelu Chopin. Trochę taki tutaj dawny styl przedwojenny, bo tutaj w tym hotelu mieściła się siedziba Luftwaffe, czyli za tym hotelem było lotnisko niemieckie, a tu oficerowie niemieccy, piloci bombowców wsiadali do samolotów i ruszali na bombardowanie. I popatrzcie, jak tutaj wygląda taki styl jak kiedyś. Piękne obrazy. Łóżko. Szafa. Tutaj piękna kanapa, chłopcy siedzą. Wy takich czasów nie znacie. I teraz robimy wywiad z chłopakami. Oddaję wam mikrofon, każdy się przedstawi i powiem mu, jak mu się tutaj na tym turnieju podoba, a jak mu się gra. Tak szybciutko, bo was jest dużo, proszę. Mam na imię Igor Gachewicz, dobrze mi się gra. Przecież nie grałem ani jednego meczu, mam kontuzję. Mam na imię Dawid Szymański i mi się bardzo podoba. Nazywam się Miłosz Sobczyński i bardzo fajnie turniej zorganizowany jest. Nazywam się Remigiusz Przystołowski i wszystko tutaj fajnie i gra, jedzonko dobre. Jestem Alek Pietrzak, bardzo dobrze mi się gra. No, dwa meczyki były wygrane, jeden przegrany, drugi wygrany. No i fajne nagrody i ogólnie dobrze zorganizowany turniej. Nazywam się Antek Milarski, myślę, że turniej jest fajnie zorganizowany. Wszystko mi się tutaj podoba, myślę, że chłopakom też. No. Nazywam się Oskar Laskowski. Dobrze mi się gra. Jestem Filip Kaskowski. Bardzo dobrze mi się tu gra. Nie mam żadnych... Tak. Jestem Maciek Małochowski i turniej jest bardzo fajnie zorganizowany. Fajnie się gra. Jestem Piotr Kobielski i bardzo dobrze mi się gra. I teraz tutaj się zapytam kapitana. Kto jest kapitan? Opowiedz mi waszą drogę tutaj do ćwierćfinałów, jak wam poszło w lidze, a potem w strefie i który turniej ogólnopolski, towarzyski najbardziej przez siebie został zapamiętany. Proszę. No, w lidze zajęliśmy drugie miejsce przed Toruniem. Toruń na pierwszym miejscu, no jednak tam w meczach trochę nas tam dominował, ale no... No co poradzić, jak jest drużyna lepsza, nie? No, a z Bydgoszczą, która była na trzecim miejscu, raz przegraliśmy, ale ja nie grałem. I to dlatego. Drugi mecz z Bydgoszczą wygraliśmy, a w strefie przegraliśmy z Toruniem, przegraliśmy też z Łodzią, a wygraliśmy ze Skierniewicami, no. Ale mecz z Łodzią był bardzo zacięty do ostatnich sekund, bo... Ja rzuciłem buzzerbitera, tam chłopaki też pomogli trochę w końcówce w czwartej kwarty, tam trójeczka jakaś siadła, Antoni Milarski. I ogólnie tam chłopaki pomagały, flauterki Remigiusza Przystałowskiego. No i myślę, że damy radę pójść do półfinałów. Ogólnopolski taki zapamiętałeś. Taniu. No ja pod był korytarzem. Ale jakie turniej? No jeździliście po dużo turniejach, tak? No najlepiej... Najbardziej zapamiętałem turniej w Pruszkowie, bo był to dla mnie dobry turniej i dla chłopaków też zajęliśmy pierwsze miejsce. Ja tam byłem? Byłem. Byłem i Żywnowska Akademia Koszykówki. Kto tam wygrał? No bo TKM Wocławek. Ale przegraliśmy pierwszy mecz z Pruszkowem. Kto będzie mistrz Polski? 20? My. Najlepiej my. No my nie. Toruń ma duże szanse, WKK Wrocław, Pyra Poznań, Spójnia też jest bardzo silna. Komorów, tak, Komorów też. Graliśmy z Komorowem na turnieju towarzyskim. Tam... Ale to tam nie mieliśmy kilku zawodników. Teraz, jak samopoczucie przed jutrzejszym meczem, który zadecyduje o awansie, jak się nastawiacie na ten mecz, jak się przygotowujecie, znaczy co sądzicie o przeciwnikach? Każdy powie dwa słowa i kogoś pozdrowi. Zaczynam od niego. Jak się czujecie przed jutrzejszym bardzo ważnym rzeczem przed półfinałem? Jak oceniasz przeciwnika? Dobrze czujemy, przeciwnik jest dosyć mocny. Z kim gracie?
Żałów. Myślę, że trzeba się najpierw bardzo dobrze wyspać, zrobić porządną rozgrzewkę, skupić się na tym meczu, bo jest o co grać i ten mecz wygrać. Ja i myślę, że chłopacy jesteśmy nastawieni bojowo, bo ten mecz musi być nasz, żeby wyjść do półfinałów. Ja się czuję bardzo dobrze, myślę, że drużyna tak samo. No i no to tyle. Pozdrawiam rodzinę i przyjaciół. No, myślę, że wygramy ten mecz. Jesteśmy dobrze nastawieni. Pozdrawiam mamę, tatę i psa. Mecz będzie bardzo trudny, ale mam nadzieję, że wygramy. Nie będę grał w tym meczu, ale będę chłopaków wspierał mentalnie i pozdrawiam Filipa Gachewicza. Nie mam nic do powiedzenia, ale wiadomo jest, że musimy wygrać. Myślę, że wygramy ten mecz. Musimy się bardzo skupić, nie będzie to łatwy mecz, musimy to wygrać. Musimy to wygrać i dobrze wyspać, wiadomo. Tak. No to na koniec jeszcze poproszę o sportowy okrzyk. Nie zaczął się, pamiętaj. TKM!